Otwartość i mówienie prawdy jest bardzo istotnym elementem tworzenia polityki. I kiedy słyszymy hasła o drużynie Tuska, to należy się zastanowić, kto w tej drużynie jest. I chcielibyśmy Państwu zaprezentować prawdziwą drużynę Tuska, która stoi za nim i ludzi, którzy tworzą jego zaplecze i jak będzie wyglądała Polska na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej właśnie w drużynie Tuska, jeżeli można poprosić o materiał z dźwiękiem. Prawda, ten materiał będzie dostępny na portalach społecznościowych Suwerennej Polski. A szanowni Państwo, drużyna Donalda Tuska to Tomasz A., Zbigniew R., Andrzej B., Cezary G., Sławomir N., Stanisław G., Jan B., Krzysztof K., Sławomir N., Włodzimierz K., Rafał B., Paweł T., Michał K. Jak nazwać sytuację, kiedy w zapleczu Donalda Tuska stoi tylko te wyłącznie ta krótka lista ludzi, którzy mają problem z wymiarem sprawiedliwości, ale w tym materiale również Państwo widzą, że są tam też takie osoby jak pani Lempart, jak ludzie, którzy w sposób wulgarny w tej przyjaźni, w tym całym kotle Platformy Obywatelskiej dzisiaj tworzą drużynę Tuska. To pani Jakira, która nie ma szacunku do osób, do ludzi, nie ma szacunku do naszej kultury. To wiele innych nazwisk, które świadczą o tym, że ta drużyna Tuska wygląda w sposób absolutnie uwłaczający w polskim poziomie w dyskusji, w debacie publicznej. Stąd Suwerenna Polska postanowiła Państwu zaprezentować tę drużynę, która świadczy o tym, że w przypadku tej ekipy mamy do czynienia z ludźmi, nie tymi, o których próbuje się przedstawić pięknych na plakatach, tylko tych jak Sławomir Nitras, którzy chcą opiłować katolików, którzy w swoim amoku wręcz wyborczym mają atakować, szarpać, niezależnie od płci, niezależnie od poglądów. I sami Państwo dobrze wiecie, że jak mawia lider tej drużyny Donald Tusk, nie zawaha się użyć, czy to Sławomira Nitrasa, czy pozostałe osoby. Bardzo proszę, pan poseł. Szanowni Państwo, no, to jest pytanie o stan naszej demokracji, o stan, o jakość opinii publicznej też w Polsce. Bo jeżeli były premier, którego najbliższe zaplecze, zawsze się znajdzie czarna owca, my zawsze to powtarzaliśmy, ale wobec czarnej owcy trzeba bezwzględne konsekwencje wyciągać. A w Platformie Obywatelskiej co jest? Swój swego broni i najbliższe otoczenie kilkunastu ministrów bądź wiceministrów otrzymało zarzuty albo zostało skazanych. Złote dziecko Donalda Tuska, Sławomir Nitras, który nawet wysławił się swoimi działaniami nawet na Ukrainie po prostu. Żeby, szanowni państwo, i ten pan dzisiaj jest liderem opozycji i ten pan dzisiaj walczy o władzę, no zastanówmy się wszyscy, o co tutaj chodzi. Pamiętamy tą haniebną wypowiedź Donalda Tuska, który mówił, że chleją, jedzą, nic nie robią i część opinii publicznej oburzyła się, że on mówił tak o Polakach. Otóż, szanowni państwo, on mówił o drużynie Tuska. Tak, przecież mieliśmy Sowę i Przyjaciele. Chlali, jedli, jeszcze za państwowe, pracą się tam nie skalali, ale dile odnośnie wyprzedaży majątku Skarbu Państwa szły. I to jest drużyna Donalda Tuska. Do tego, jak się doda tych komediantów, panią Jachirę,
Starczewskiego i tych wszystkich, którzy myśleli, że komedią rozbawią publiczność, a niestety narażali Polskę na niebezpieczeństwo, kiedy był kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Jak do tego się doda chamskich posłów pana Zembaczyńskiego, który mówi, że 8 gwiazdek to jest sens jego istnienia w polityce, szanowni państwo. Wyobrażacie sobie, do jakiego poziomu Donald Tusk, który stworzył Palikota, do jakiego poziomu doprowadził teraz polską politykę, język w polskiej polityce, standardy w polskiej polityce? Także to jest prawdziwa drużyna Tuska. I można tutaj wiele opowiadać, można jeździć z miasta do miasta, jak to Donald Tusk robić, odżegnywać się od byłych swoich rządów, od byłych swoich kolegów, ale taka jest prawda. Ci wszyscy koledzy, ta drużyna Tuska skompromitowana, czeka, aż Tusk dojdzie do władzy, żeby mogli robić to, co robili. Ale naszym zadaniem, zadaniem Zjednoczonej Prawicy jest do tego nie dopuścić. Dobrze, rozumiem, że kwestia techniczna niektórych przerasta, więc bardzo proszę. Pytanie. Dzień dobry, Wawrzyniec Zakrzewski, Radio Tok FM. Mówił pan o Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym się dowiedzieć o atmosferę panującą między wami a Prawem i Sprawiedliwością. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział, że no cóż, nie wyszła im ta reforma sądownictwa za bardzo. To było o solidarnej, obecnie suwerennej Polsce. Mówił o tym, że niestety Prawo i Sprawiedliwość oddało kwestię sądownictwa w wasze ręce. Chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądają wasze relacje z Prawem i Sprawiedliwością, bo ten obraz, który się wyłania z różnych waszych wypowiedzi, z waszej strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no nie wskazuje na to, żebyście jakoś specjalnie wielką przyjaźnią do siebie pałali. Panie redaktorze, no Zjednoczona Prawica dyskutuje o tym, co jest ważne. Dyskutujemy czasami może w sposób bardziej barwny lub też nie. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla Polaków. W przeciwieństwie do opozycji my tą agendę, tą dyskusję podejmujemy. Suwerenna Polska, zresztą to każdy doskonale wie, że sprawa reformy wymiaru sprawiedliwości, została ta decyzja o dalszym reformowaniu zatrzymana wetem i pana prezydenta, i decyzją związaną z pewną odwilżą w relacjach z Unią Europejską, którą podjął pan premier. Ale oczywiście mamy przede wszystkim agendę wielu sukcesów, bez których dzisiaj nie bylibyśmy na pewno w tej formule Zjednoczonej Prawicy. To przede wszystkim zreformowanie prokuratury, to wprowadzenie obrony koniecznej, to wprowadzenie reformy, jeżeli chodzi o na przykład odbieranie dzieci też, czy opieka nad dziećmi z pokrzywdzonymi. Dzisiaj kat ucieka z domu, a nie tak jak wcześniej ofiary uciekały, a kat miał większe prawa. Zatrzymanie mafii lekowej, mafii, jeżeli chodzi o reprywatyzacyjnej. Wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT po wprowadzeniu zbrodni VAT-owskiej i zmiany kwalifikacji czynu z kodeksu karno-skarbowego na kodeks karny. Mamy po prostu gigantyczne wpływy do budżetu z tego tytułu. I podatek VAT dzisiaj daje możliwość uszczelnienia systemu realizacji tak ważnych programów sztandarowych, jak program 500+, czy też dzisiaj już nowa odsłona tego programu. Bez działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, no, reforma komornicza, cała informatyzacja, rejestr pedofilów, no to wszystko dzisiaj powoduje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, ale w sądach decyzja o zawetowaniu pewnych rozwiązań i czy też obecny stan prawny w większości nie jest wynikiem prac Ministerstwa Sprawiedliwości, jak chociażby Sąd Najwyższy, tylko to jest zakres propozycji, która była stworzona poza Ministerstwem Sprawiedliwości. A co do relacji, no my dyskutujemy, o co jest ważne i to dobrze, że w tym obozie się odbywa taka dyskusja. Ja zauważam, że po drugiej stronie mamy dyskusję właśnie na pograniczu tej drużyny Donalda Tuska, gdzie pokazuje się, że ma się pełne zaufanie, a działania są niby polityczne, a sądy, te, które przecież no, nikt nie będzie mówił, że sądy nam sprzyjają, stwierdzają, że Stanisław G. może być w areszcie przez jakiś czas, Sławomir N. może być w areszcie, Włodzimierz K. może być w areszcie, Rafał B. może być w areszcie. To jest również wymysł, no, to jest ta drużyna, to jest ten team Donalda Tuska. I mamy do wyboru albo Polskę uczciwą, Polskę, która będzie dyskutowała na tematy, które są ważne dla Polski, czy Zjednoczona Prawica, a opozycję, taki galimatias, tajemnicza szkatułka, no ta trzecia droga, no jak nazwać sytuację, gdzie mamy wrzucać Hołownię, jakbyśmy wrzucali samochód elektryczny, który może się zapalić, a wyjmowali diesla czy benzyniaka ze strony pana Kosiniaka, a pan Kamysz zaprzeczy. No to widzimy, że tak naprawdę nie ma konkretnej propozycji po drugiej stronie. My z Zjednoczonej Prawicy, mimo tych różnic, mimo też dyskusji o formule, rozmawiamy o tym, co jest istotne i rozmawiamy o programie i wskazujemy państwu, co jest dzisiaj ważne dla Polski. Dzień dobry, Dawid Rydzek, TVN24. Jako koalicjant PiSu, czy państwo rozumieją, dlaczego 500+ można zwaloryzować dopiero od początku przyszłego roku, a nie można tego zrobić teraz?
Panie redaktorze, my będziemy popierać projekt związany z propozycją programową Prawa i Sprawiedliwości 800+, ale tak jak na wczorajszej konferencji z panem posłem Mariuszem Kałużnym wskazywaliśmy, że dodatkowym elementem prodemograficznym, czyli zwiększeniem poziomu zastępowalności pokoleń powyżej 2,1, czyli tego czynnika, który daje możliwość jakby stabilnej liczby Polaków, uważamy, że te duże rodziny 3+ zasługują i będziemy w tym kierunku również swoje uwagi, swoje propozycje przedstawiać jako element prodemograficzny, ale oczywiście popieramy projekt tej można powiedzieć, waloryzacji. A czy jesteście gotowi poprzeć go już teraz, gdyby akurat na przykład on się pojawił na agendzie sejmowej? W tym spocie, jak pan zobaczy zresztą w internecie, na Twitterze, mamy takie bardzo ciekawe zdanie byłego ministra Wincenta Rostowskiego, który mówi, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a Donald Tusk mówi, że gdzieś są zakopane. Więc Donald Tusk niech sobie kopie w tym swoim ogródku, w swojej piaskownicy, a rządzenie w zakresie prawdziwych programów społecznych zostawi tym, którzy się sprawdzili. Zjednoczona Prawica to jest formuła, która się sprawdziła. Pani premier Beata Szydło jako matka tego projektu i można powiedzieć, że pani minister Zbigniew Ziobro, który wprowadził tę reformę, o której mówiłem, kodeksu karnego zbrodni VAT-owskiej, to spowodowało, że była możliwość realizacji tego początkowego i dzisiaj też propozycji nawet tej waloryzacji. Uszczelnienie systemu VAT-u, a propozycje ze strony Donalda Tuska to jest już czysty populizm. On ucieka przed samym sobą, nie jest osobą wiarygodną w tej dyskusji. No tak, ale czy to znaczy, że teraz tych pieniędzy nie ma, od przyszłego roku one będą? Do tego jest potrzebna oczywiście ocena skutków regulacji. Tak jak pan doskonale wie, ponad 40 miliardów to jest ta początkowa faza, czy obecna faza, jeżeli chodzi o programy 500+. Dodatkowe zwiększenie, no to według szacunków około 20 paru miliardów. I te środki budżetowe w ramach jeszcze do czynników czy przewidywań dotyczących zmniejszenia inflacji jest to element, podejrzewam, tej strategii. Ale jak pan zauważył, to jest propozycja, którą my wyraziliśmy, oczywiście stanowisko, że ją poprzemy. Ale w tym zakresie dyskusja odbędzie się na sali plenarnej. Dzień dobry, witam, Niewodowski, Michał, Fakty TVN, bo mówili panowie na konferencji o teamach, o drużynie. Jadwiga Emilewicz wraca do rządu w podwójnej roli, będzie pełnomocnikiem do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dobry powrót, czy sensowny powrót do rządu? Jak panowie oceniają? To jest decyzja pana ministra i pana premiera. Niezasadne było, gdybym z pozycji sekretarza stanu komentował, czy ktoś powinien zostać, czy też nie, sekretarzem stanu i odpowiadać za dany zakres. Na pewno obszar wyzwania dotyczącego relacji gospodarczych, jak do mnie mam, jest to istotnym elementem współpracy ze stroną ukraińską. Ożywienia jest to na pewno ważna agenda. Po zapoznaniu się dopiero będę w stanie ocenić, jaka będzie strategia pani minister w tym zakresie. No właśnie, pytanie jest takie, czy rzeczywiście takie, czy rola tego pomocnika jest potrzebna, albo jak bardzo jest potrzebna, to też takie pytanie. Wyzwania są tu gigantyczne. Pytanie, czy to ma być formuła pełnomocnika, czy też nie, ale ja bezpośrednio tą materią się nie zajmuję, więc trudno, żebym oceniał w tej chwili, czy taka zasadność była, czy też nie. Decyzja pana premiera tutaj jest jego odpowiedzialność w tym zakresie, więc pozostawiam to w takim zakresie w komentarzu. No dobrze, to jeszcze bym dopytał tylko o liczbę pełnomocników, bo na chwilę obecną jest ich już prawie 60. No, trochę dużo, tak mi się wydaje. Ja nie jestem żadnym pełnomocnikiem, jestem sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, więc trudno, żebym oceniał rolę innych pełnomocników. Okay, dziękuję. To jest tam wyjątkowy, panie ministrze. Wyjątkowość można różnie określać, ale dziękuję panu z stacji TVN za docenienie mojej roli. Dzień dobry, Agnieszka Misztal, TVN24. Według senatora Brejzy zniszczono płytę, na której znajdowały się dane pochodzące z pierwszego przejęcia jego telefonu przez program Pegasus. Jak to możliwe, że giną tak ważne dowody w tak ważnej sprawie? Ja nie wiem, czy giną, czy też nie, ale nie rozumiem tej pewnej obsesji co do w ogóle tego programu. Szanowni Państwo, no, techniki operacyjne, które są stosowane w różnych państwach, czy właściwie postęp technologiczny, wymusza pewne dodatkowe instrumenty, które służą do tego, aby przeciwdziałać przestępczości. Tak jak kiedyś standardowym procedurą było podpinanie na kablu, tak, były telefony stacjonarne podsłuchów. Dzisiaj rozwój technologiczny wymusił, że musi być nowoczesna technika w postaci możliwości zbierania informacji. Przecież osoby, które tego typu informacje zbierają, są osobami, które podejmują tę decyzję w świetle prawa. Więc dzisiaj zarzucanie, że nikt nie ma prawa i robienie takiej nagonki, że na przykład organy ścigania mają możliwość stosowania tego typu techniki operacyjnej, to jest tak jakby powiedzenie państwu ze strony niektórych osób z życia publicznego, że państwo polskie powinno być bezradne i nie powinno zbierać na przykład informacji, jeżeli dany terrorysta czy też przestępca chce, czy popełnia, czy też jest tu zakres prowadzenia czynności, co jest absolutnym, no,
co najmniej niezrozumieniem roli państwa i działania z przestępstwami. Mam jeszcze jedno pytanie w innym temacie. Jak wynika z ustaleń Onetu, minister Błaszczak miał polecić wojsku dyskrecję w poszukiwaniach rakiety, by sprawa nie przedostała się do opinii publicznej. Jak skomentują panowie te doniesienia? Pan premier Błaszczak stanął na wysokości zadania. Jak tylko dowiedział się o nieprawidłowościach, podjął decyzję o to, żeby sformułować raport. Ten raport wskazuje jakby elementy dotyczące, jak domniemam, jak interpretuję czynnika ludzkiego, czy przekazania dalej tych informacji. I jestem przekonany, że polskie w rękach jest, czy polskie wojsko jest w dobrych rękach. Jesteśmy w awangardzie. To Die Welt, to prasa holenderska, Stany Zjednoczone. Wszyscy doceniają naokoło rolę pana premiera Błaszczaka, który stwarza warunki do tego, że Polska będzie i jest w tej chwili jeden z silniejszych krajów struktury NATO, a w najbliższym czasie będzie najsilniejszą armią na pewno w Unii Europejskiej. Dziękuję. Widzę.